możemy po prostu przyjść na trening i doznać takiego szoku na treningu, że wszystkiego nam się odechce naprawdę. Ćwiczymy, 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 dokładamy ciężarów i dochodzimy do jakiejś takiej magicznej bariery, gdzie po prostu już się slipa. I lipa, co oznacza lipa? No, oznacza to, że już jesteśmy na jedynkach, już ciężary nie chcą iść do góry. Co możemy zrobić, żeby dalej jeszcze pchać te ciężary do góry, ale jednocześnie ułożyć sobie w jakiś sposób, bo już jest nam tak niesamowicie ciężko, że nie dajemy mentalnie rady. No raczej to jest mentalny stres, zazwyczaj podkreślam, chyba że ktoś ćwiczy zbyt często i nie śpi, nie regeneruje się. Zazwyczaj to będzie mentalny stres. Tutaj przychodzą z pomocą takich rzeczy, jak na przykład po pierwsze zmiana planu, tak? Tylko jaką zmianę planu zrobić? Ogólnie nie poleca się zmiany planu, kiedy coś działa, tak? Czyli tylko tam, gdzie coś nie działa, tam zmieniamy. Czyli przykładowo robimy tam 5 różnych ćwiczeń. Przysiady, wyciskania, martwe ciągi, wyciskania stojąc, powiedzmy podciągania na drążku, jako takie główne wyznaczniki naszej siły ogólnej. Ale tylko w przysiadzie mamy jakiś tam większy problem, tak? Tylko w przysiadzie pokazuje się u nas oznaka przetrenowania. Czy jesteśmy wtedy przetrenowani? Raczej nie, bo wszystko inne jeszcze idzie do przodu. Jeżeli to się zdarzy w 2 ćwiczeniach, no jest większa szansa na przetrenowanie, że się zbliża, ale jeszcze się nie stało, no po prostu jest lokalne. Po prostu w tych ćwiczeniach dobraliśmy ciężary tak, że już nas to wyczerpało. Często wyczerpuje nas to fizycznie lub mentalnie, ale fizycznie tak naprawdę, jeżeli masz taki ludzki trening, taki w miarę, nie, jakiś nieludzki, w sensie, że 2 razy dziennie przysiady i regenerujesz się, to nie myśl sobie, że po 5 dniach regeneracji czy 7 te przysiady będą dalej zmęczone. One nie są dalej zmęczone, zazwyczaj to jest zapalenie jakieś złe odżywianie może być. Może być niewyspanie, ale najprawdopodobniej po prostu już jest tak duży ciężar, że nie wyrabiasz mentalnie i na samą myśl o przysiadach słabniesz. To tak samo jak na samą myśl o, nie wiem, idziesz do szkoły, nie, i masz najmniej ulubiony przedmiot i na samą myśl o tym przedmiocie odechciewa ci się pracę domową robić ze wszystkiego. Jeżeli jesteś w pracy, no to masz jakieś zadanie dzisiaj do wykonania, które powoduje, że ci wszystkiego się odechciewa. Jest takie zjawisko właśnie, że masz na przykład, nie wiem, jechać do rodziny swojej, której nie lubisz, ale to są teściowie, więc małżonka lubi i też się wszystkiego odechciewa. Nagle się wymówki same się robią w głowie. I tak samo mamy w treningu. Są pewne ćwiczenia, albo są pewne liczby, które po prostu nas deprymują. Ale ciało samo w sobie, jeżeli dało się wystarczająco ilość dni na odpoczynek, jeżeli dajesz odpowiednie odżywianie, jeżeli dajesz odpowiednią jakość życia bezstresową, no nie ma bata, że ciało się nie zregenerowało. Się zregeneruje. Jeżeli nawet się nie zregenerowało w tydzień, Boże, możesz wtedy zrobić lżejszy trening, a później wrócić do cięższego za 2 tygodnie. Tak? To jest wszystko do obejścia. Ale jeżeli nadal nie możesz, to nie jesteś przetrenowany, chyba że ci wszystkie ćwiczenia nagle idą w dół. Zazwyczaj takim objawem przetrenowania, jaki ja miałem, było po prostu zachorowanie. Czyli po prostu, no dobra, nie takie zwykłe zachorowanie, gdzie przychodzę z katarem na siłownię i po rozgrzewce wszystko idzie do przodu. Mówimy o takim zachorowaniu, gdzie po prostu zwala cię z nóg i po prostu nic nie jesteś w stanie zrobić, zwlec cię z łóżka nie jesteś w stanie. No to już takie mocne pochorowanie, chyba że no, może być też przypadkowe, tak? Możesz złapać jakiegoś wirusa, jakiś problem z żołądkiem mieć poważny i tak dalej. To też trzeba traktować tak, jakbyś się przetrenował.
po prostu w tym momencie ucinasz treningi na chwilę i wracasz ze wszystkiego, do wszystkiego wracasz stopniowo. W ciągu jakiegoś tygodnia prawdopodobnie cały swój potencjał będziesz w stanie w miarę odbudować, jeżeli nie w ciągu tygodnia, to w ciągu dwóch. Ale większość przypadków to jest coś takiego, że po prostu jedno z wielu ćwiczeń gdzieś tam w planie trzeba zmienić. I teraz możemy zmienić to ćwiczenie, a może możemy go jeszcze troszeczkę popchnąć do przodu. I teraz przykład taki, który niektórzy uważają, że to jest właśnie oszustwo w pewnym sensie, tak? Na przykład zawijamy kolana w przysiadzie. Zawijamy kolana w przysiadzie i zaczynamy dalej dokładać ciężary, ale dalej tylko w tempie 2,5 kg na tydzień, żeby dać sobie taki okres przejściowy. Ten okres przejściowy nie oznacza, że jest lżejsza sztanga. No, plecy nadal muszą utrzymać większy ciężar, prawda? Ramiona nadal muszą utrzymać większy ciężar na tym lumbarze. Łydki nadal muszą napiąć stopy, żeby bardziej się stabilizować. Oczywiście kolana mają jakieś tam wspomaganie, ale to też nie jest tak, że zupełnie pracę zabieramy czwórką, gdyż wiele razy widziałem, jak ktoś po prostu ktoś, kto nie potrafił robić przysiadów, ktoś, kto nie potrafił progresować w przysiadzie, po zawiązaniu kolan nagle się okazywało, że ach, Marek to przybija zasługę. Tak, Markowi akurat trzeba właśnie było pasa i owijek na kolana. Rzeczywiście tak było kiedyś, bo po prostu ławka szła do przodu i już przeganiałam chyba powoli te przysiady. A przysiady nadal takie jakieś niesforne były, ale nagle po zawiązaniu tych kolan i pasa nagle zaczęło wszystko iść do przodu. Więc to wzrost też może robić swoje, tam 192 masz, tak? Teraz 190. 190. A, to te 2 cm by wszystko zmieniły. Ale nadal jest coś takiego, że nagle się wszystko zaczęło iść do przodu. Powolutku, ale już szło. Być może to jest właśnie psychika, być może to jest nagle zmiana techniczna też, gdyż oczywiście pas i opaski na kolana zmieniają trochę technikę. W każdym razie coś, co brakowało, ruszyło. Czy mięśnie dalej rosły? Rosły ci chyba mięśnie, co? Tam do tych 134 tam dobiłeś, czy coś. Więc wielki chłop się zrobił bez kiełbasianą kreatyny nawet. Więc to jest takie coś, że niby sobie ułatwiasz, ale tak naprawdę z biegiem czasu, dokładając, tylko utrudniasz. Większość tkanek będzie po prostu wystawiona na coraz większe naprężenie od pierwszego tygodnia. Innym sposobem byłoby na przykład założeniem powerbandów. Powerbandy, łańcuchy w tym przypadku nie, tak, bo łańcuchy dociążają. One odciążają rzeczywiście. I na przykład mamy powerbandy, które zabierają 40 kg na dole, 20 kg w środku, no i 0 na górze. Tak sobie napinamy. No i wychodzimy tam ze sztangą, stawiamy się odpowiednio pod tymi bandami, robimy przysiad do góry i nagle, o jak łatwiutko, nie? I teraz jest pokusa, żeby szybko dokładamy ciężary, tak wiesz, 10 kg, 20, 30 i tutaj spalimy wszystko, cały plan na panewce. Właśnie powinniśmy teraz mieć taki okres przejściowy, gdzie jest trochę lżej. To jest takie strategiczne roztrenowanie, że tak powiem. Tak naprawdę cały czas będzie i tak coraz ciężej w górnej samej fazie trzymać te coraz większe ciężary. A jeżeli to zrobimy pierwszego dnia, czyli na przykład już ciężko było trzymać nam 200 kg, a nagle pierwszego dnia już 220 chcemy trzymać, to nam troszeczkę rozbroi cały plan. Cały plan po prostu spali na panewce. Lepiej sobie wziąć te 202 kg, i najpierw te mięśnie na górze po prostu dostaną impuls, później za tydzień 205, 207 i tak dalej. Czyli będzie taki okres przejściowy, gdzie rzeczywiście te powerbandy sprawią, że będzie lżej. W końcu dochodzimy do 240, gdzie na samym dole rzeczywiście jest taki sam ciężar, jak był ileś tam tygodni temu. Tak? Ile to tygodni wyjdzie? No powiedzmy 16 tygodni. Tak? 4 razy 2,5.
i razy 4. Tu mam 40 kilo. Więc ktoś by powiedział, o, straciliśmy czas. Nie, bo średnia pracy, jaką wykonujemy teraz, jest o 20 kg większa. Był okres przejściowej ulgi. Nasza mentalność wcale teraz nie ma problemu wielkiego z tym, żeby sobie radzić z coraz większym ciężarem, ale głównie dlatego nasza mentalność nie ma problemu, gdyż nie wiemy, ile tak naprawdę podnosimy. Bo można się kłócić, czy tak naprawdę formuła tutaj równa się ciężar plus 40, czy ciężar plus 20, czy cholera wie co pomiędzy. Dlaczego plus 20? Bo 20 to jest średnia pracy tutaj bandów, tak? Jeżeli banda ciąga 40 kg na dole, 20 kg jest w środku, 0 jest na górze, to średnia pracy jest właśnie 20 kg do przodu. I dokładamy i bardzo łatwo przejdziemy przez te 20 kg. Czyli nasza ogólna praca wykonana jest większa. Jeżeli nasza ogólna praca wykonana jest większa, znaczy, że ciężar ogólny też musiał wzrosnąć. Tak po prostu bardziej dopieprzamy mięśnią. Czym bardziej potrafimy zintensyfikować pracę, czyli dopieprzyć mięśnią, po polsku mówiąc, tym bardziej możemy oczekiwać ich wzrostu. Najważniejszym aspektem nadal jednak pozostaje to, że nasz umysł nie jest w stanie dokładnie skalkulować sobie, ile my podnosimy teraz bez tych bandów. Jedna rzecz jest na pewno, że po zdjęciu ich wcale nie jesteśmy jacyś słabsi. Jasne, bywają przypadki, gdzie ktoś na przykład trenował w koszulce przez cały rok, ściągnął koszulkę i się okazuje, że jest słabszy bez koszulki niż był w koszulce. Ale koszulka działa zupełnie inaczej. Przede wszystkim jest zupełnie inna technika w koszulce wyciskać i bez koszulki. Inne czucie mięśni. Ja na przykład jak wycisnąłem coś w koszulce takiego rozgrzewkowego, w sumie typu 240 kg, to nawet nie byłem w stanie zidentyfikować, który to mięśnie pracował, który nie. Coś tam triceps, coś tam górna klatka, coś tam, ale tak zupełnie inaczej było, tak? Jest naprawdę bardzo diametralna różnica pomiędzy wyciskaniem RAF i w tym, ale teraz wyciskaniem w slingshocie, czyli w monsterze, jakby tam popularnie w Polsce się mówi, to jest też takie coś, że po prostu jest taki okres przejściowy, gdzie jest ulga, jednak na końcu tego dokładania czeka nas jeszcze większy wpierdol niż był przedtem. Może teraz ktoś powiedzieć, że jak się bierze, powiedzmy, środki farmakologiczne, to że ktoś ma łatwiej, tak? Rzeczywiście ma taki okres przejściowy, gdzie jest wszystko łatwiej. Czyli ma na przykład 200 kg na 5 przysiadów, zaczął sobie koksować, no i teoretycznie kusi, żeby jak najszybciej w 6 tygodni na 300 wejść, ale to jest nierealne. Najlepiej, żeby po prostu sobie dalej dokładać te 2,5 kg, na tydzień i będzie się wydawało, że jest za łatwo, że to jest oszustwo, czy coś takiego. Jednak idąc dalej, dochodzimy do ciężarów, gdzie się pluje krwią, że tak powiem, tak? Czyli no kiedyś pamiętam pierwszy raz, jak 365 kg wziąłem w przysiadzie, to parsknąłem krwią na cały podest z ust. Drugi raz, jak wziąłem, to podniosłem, to się cieszyłem, że już bez krwi się było, ale tak poczułem taki metaliczny smak w ustach, polizałem się po nadgarstku, patrzę, krew. Tak? I albo pamiętam kiedyś pierwszy raz wycisnąłem 200 kg, 5 razy pękła żyłka wokół i takie wampirze oko miałem przez 3 tygodnie gdzieś, tak? Czego to i to jest teraz wina sterydów, czy to jest wina ciężarów i intensywności? No, po prostu jest większe ciśnienie, większe wymaganie i tak dalej. Czyli coś, co się wydaje, że na początku jest taryfą ulgową jakąś, nagle staje się ciężkie. Załóżmy, że jesteś na redukcji, a próbujesz dalej cisnąć duże ciężary. I teraz nagle ci mówię, dobra, wchodzisz na jakieś takie normalne kalorie, typu bilans plus 50 dziennie, plus 100 dziennie nawet, tak? I ktoś by też mógł powiedzieć, że to jest ojejciuś, jakieś oszustwo, nie? Przecież to już nie jest wycinka, tak? No tak, przez jakiś czas będzie rzeczywiście bardzo łatwo teraz. Ale tylko przez jakiś czas. I nie należy od razu skakać na 30 kg do góry,
Tylko znowu dokładamy 2,5 kg co tydzień, swobodnie, powolutku. I mamy aż za lekko, ale tak naprawdę po wielu tygodniach, po miesiącach, po latach okazuje się, że doszliśmy do ciężarów, które są nie do wykonania dla kogoś, kto nadal byłby na tych ujemnych kaloriach, prawda? Są nie do wykonania, no nawet do wykonania, powiedzmy, najpierw musiałby przejść przez ten okres zbudowania bazy, tak? Czyli tam takich kilka jakby takich pozycji podałem tutaj. Dajmy power bandy, damy jakiś slingshot, damy zawiązanie kolan, tak? Możemy dać ulgę w postaci wspomagania farmakologicznego, możemy dać ulgę w postaci dożywienia niedożywionego człowieka, czyli no, przedstawiłem to na przykładzie kogoś na wycince, który zaczął jeść poprawnie, normalnie i tak wiesz, i tak żeby rosnąć. Ale też można zmienić ćwiczenie na jakieś bardziej długowe. Czyli przykładowo ktoś robi przedni przysiad i ten przedni przysiad już przestał być skuteczny. Już dalej nie dokładamy ciężarów. No to teraz założymy do tego, nie wiem, pas, zmienimy buty, może jeszcze parę kilo uciłamy. Ale jeżeli zmienimy to na tylny przysiad, to nie jest to oszustwo, to jest zmiana ćwiczenia. To nie jest oszustwo, to po prostu zagwarantuje dalszy progres, ale też nie należy sobie od razu dokładać nie wiadomo ilu 100 kg z dnia na dzień, tylko po prostu stopniowo mieć ten okres taki przejściowy, gdzie jest rzeczywiście lekko. Gdyż jeżeli się już zajechałeś, czy to mentalnie, czy to fizycznie, to trzeba mieć ten okres ulgi, gdzie pojawi się jakaś taka tęsknota za hardkorowym treningiem. Jeżeli tej tęsknoty za hardkorowym treningiem nie ma, to ciężko będzie przyjść się zmusić do hardkorowego treningu. Także ten okres taki przejściowy, on jest bardzo budujący. To jest taka nasza, nie wiem, okres taki... No, chciałem dać głupie jakieś porównanie do larwy, która się zamienia w motyla. Ale w sumie to myślę, że to jest zbyt groteskowe. Po prostu to jest taki okres, że to nie jest żadne oszustwo, to jest strategia, tak? Po prostu wprowadzamy strategię i teraz po jakimś czasie się okazuje, że to też przestanie działać i wtedy też po jakimś czasie będziemy musieli wrócić do przysiadów bez obwiązanych kolan. Za jakiś czas będziemy musieli wrócić do przysiadów bez powerbandów. Ale jak wrócimy, się okaże, że już jesteśmy silniejsi niż byliśmy wtedy. Czyli takim typowym cyklem byłoby w przysiadzie na przykład. Robimy przysiad, przysiad tylny, tak? Czy to high bar, czy to low bar. Następnie, jak już się wyczerpały postępy, możemy zawiązać kolana, tak? I dokładamy dalej. Też tylko 2,5 kg na tydzień. Wyczerpują się postępy, czy nas już napada jakieś tchórzostwo takie, że boimy się następnego ciężaru, dokładamy powerbandy i jedziemy dalej 2,5 kilo, to też się wyczerpie w końcu. Nagle wycofujemy się do pierwszego levelu, tak? Czyli do przysiadu bez zawiązanych kolan i bez powerbandów. Nagle okazuje się, że jesteśmy silniejsi. Jeżeli nie nawet nie pierwszego dnia, no to już po tygodniu, po dwóch, bo być może taki okres przejściowy jeszcze jakiś się pojawi, ale bardzo wątpię. Chyba, że ktoś przerwę sobie zrobi. W wyciskaniu leżąc można mieć takie trzy fazy także. Czyli przykładowo, tak jak ja to stosuję, to często jest wyciskanie z powerbandem, który ciągniesz tam w dół, ale pod kątem. Po jakimś czasie już osoba nie jest w stanie progresować z tym powerbandem, to odczepiam go i progresuję na RAF, tak? Czyli bez niczego, tak jak na zawodach. Następnie już się tu wyczerpuje, to zakładamy slingshot i jeszcze trochę poprogresuję. Później, gdy wracamy z powrotem do wyciskania, czy to RAF, czy to z powerbandem skierowanym w dół, jesteśmy już na wyższym poziomie z tą osobą, a w dodatku technika tej osoby jest lepsza. Dodanie powerbandu, tak samo jak zawiązywanie kolan, zazwyczaj
zazwyczaj. Jeszcze nie spotkałem się w sumie, żeby było gorzej. U każdego praktycznie poprawi technika. Technika zawsze będzie lepsza. Sami sobie sprawdźcie. Będziecie mieli od początku wiele lepsze napięcie mięśni i to się nazywa accommodating resistance training. Wymyślił to Louis Simmons, ale promował to też na przykład Charles Poliquin. To nie jest jakaś głupota, to nie jest jakiś wymysł powiedzmy producentów tych powerbandów, tak? To jest coś takiego, co zostało wymyślone przez bardzo wybitnych trenerów. I jeżeli ktoś tego nie stosuje, no to znaczy, że ma jeszcze trochę do zrozumienia. Rzeczywiście, możesz mieć sobie preferencje inne, możesz po prostu zmieniać ćwiczenia. Zamiast zrobić tak, jak powiedziałem, w przypadku przysiadu, czyli dokładać po prostu tych gadżetów, możesz mieć taką progresję typu przysiad przedni, przysiad tylny i przysiad low bar. Czemu nie? Możesz mieć progresję typu wyciskanie leżąc sztangielkami, wyciskanie leżąc z wąskim chwytem, wyciskanie leżąc szerokim chwytem. Czemu nie? Bardzo dobry pomysł. Uczy troszeczkę czegoś innego, tak? Jest troszeczkę inny wymiar hardcore'u, tak? Przy tych wszystkich accommodating resistance training jednak wchodzą ciężary, które po prostu bardziej uodpornią cię psychicznie i psychicznie też nie jesteś w stanie za bardzo przekalkulować, odnieść to do kogoś innego i dlatego łatwiej ci mentalnie znieść taki trening. Może pomnożę jeszcze parę przykładów, jak zrobić te okresy przejściowe poprzez zmianę ćwiczeń, progresję ćwiczeń, tak? Bo to jest progresja ćwiczeń, jakby nie patrzeć. Czyli progresją ćwiczeń w przysiadzie, wyciskaniu już mamy, w martwym ciągu progresją ćwiczeń może być albo trzy, dajemy sobie martwe ciągi. Przykładowo ktoś jest mocny w martwym ciągu sumo, tak? To dajemy mu najpierw martwy ciąg deficytowy, jeszcze najlepiej z chwytem rwaniowym i sobie przez jakiś czas coś takiego robi. Następnie robi martwy ciąg klasyczny, ale converse sumo, czyli taki średni rozstaw stóp. A jak tu się wypalą, to dopiero idzie do swojego koronnego martwego ciągu sumo szerokiego. Z powerbandami z kolei sprawa wygląda tak, że z powerbandami po prostu się doczepia te powerbandy. Na przykład ktoś może mieć powerbandy ciągnące do dołu, później bez powerbandów, a później z powerbandami ciągnącymi do góry. Co ciekawe, też kąty tych powerbandów można zmieniać, także one mogą ciągnąć pod pewnym kątem do dołu, pod pewnym kątem do przodu i tą sztangę trzeba do siebie przyciągać wtedy. I wtedy można po prostu jednym cały czas sumo jechać, ale każde z tych sumo będzie inaczej odczuwalne. Wyciskanie nad głowę. Trzy jakieś koncepcje tutaj mamy. Na przykład wyciskanie siedząc z sztangielkami, wyciskanie stojąc ze sztangą, a później push press. Tak? Może jeszcze inaczej. Można zrobić wyciskanie jedną sztangielką, później wyciskanie sztangą, a później push press na przykład. Tak? Są takie trzy ćwiczenia, które tak jakby zwiększają nasze napięcie coraz bardziej w miarę ćwiczeń. Tak? Z powerbandami można tak samo zrobić tutaj, czyli na przykład wyciskanie na barki z jakimiś takimi grubszymi, powiedzmy, nałokietnikami na siedząco i powiedzmy, ta trzecia wersja była już z powerbandem. To trzeba tylko zainstalować odpowiednio. To nie jest takie proste z drugiej strony. Podciąganie na drążku. No, podciąganie na drążku może po prostu wybrać trzy różne chwyty i zaczynamy tylko od tego najtrudniejszego. Czy na przykład szeroko jest najtrudniej, to robimy szeroko. Za jakiś czas wypalą się nam postępy, robimy powiedzmy średnim nachwytem, a później się wypalą nam postępy, zaczynamy robić wąskim podchwytem i dalej jeszcze dokładamy trochę kilogramów. To nie jest oszustwo, tylko po prostu strategia, zmiana ćwiczenia strategiczna. Oszustwo to jest coś takiego, że będziemy się łudzić, że cały czas waląc w ścianę głową przebijemy przez tą ścianę. To jest oszustwo i nie wiem, kto się nabierze na to oszustwo, będzie miał wielkiego guza na głowie albo i
mogą stracić życie nawet. Na pewno ściany nie przybijesz głową, a jeżeli nawet przybijesz, to żadna to ściana nie była, tylko po prostu... Karton gips. No, być może jakieś byle co stało. Jeżeli ktoś uważa, że oszustwem jest jeżdżenie samochodem czy motorem, bo na rowerze to nie jest oszustwo, bo trzeba pedałować, no to dlaczego tak ciężko zostać numer jeden kierowcą? Czy to motocyklowym, czy to Formuły 1. To też nie jest żadne oszustwo, to też jest bardzo ciężki sport wyczynowy, gdzie ciało fizyczne również doznaje wielkich przeciążeń, wielkiego treningu wymaga. Jeżeli ktoś ma mentalność, że ktoś oszukuje, to tak ogólnie prawdopodobnie sama ta osoba myśli, ocenia innych przez perspektywę, jaka sama jest. Co ona sama by zrobiła? Ta sama osoba by pewnie oszukała. Także ja uważam, że jeżeli ktoś cię kiedykolwiek oskarży o oszustwo, bo ćwiczysz mądrzej niż inni, to prawdopodobnie jest to już osoba, która jest z natury oszustem i widzi w innych też oszustów. Potencjalnych przynajmniej. Także takie moje podsumowanie, jeżeli chodzi o to wszystko. Ale co się stało teraz z nietrenowaniem? Jeszcze finalnie. Możemy po prostu przyjść na trening i doznać takiego szoku na treningu, że wszystkiego nam się odechce naprawdę. Czasem jest coś takiego rzeczywiście, że wstajemy później rano z łóżka, już nic nam się nie chce. Jeszcze wczoraj byliśmy pełni chęci do ćwiczeń. Na drugi dzień po takim super mocnym treningu wszystko nam odpadło. No cóż, wtedy najlepiej sobie przez tydzień wziąć przerwę w pracy, spać dużo, nie pić kawy, nie pić herbaty, spać dużo, jeść, odżywiać się jak najbardziej. Dalej, jeżeli się wybierze jakieś suplementy, to też suplementy dalej raczej się powinno tutaj brać. Nie mówimy o suplementach pobudzających, tylko raczej o takich regenerujących. I prawdopodobnie po tygodniu, po takim mocnym wpierdolu, będą postępy. Poliquin miał taki plan, który się nazywał Super Compensation Training, tak? Albo Caliber 50 Training. W każdym razie polegał on na tym, że ćwiczymy delikwenta dwa razy dziennie, ale z taką intencją, żeby po prostu wbić go w glebę tym treningiem, żeby słabszy był i słabszy z dnia na dzień. Po prostu tak mocno w pieprz dostawał organizm, że w ciągu jakichś dwóch tygodni często 20-40% siły traciło się. Ale nie robiąc wysokich powtórzeń, tylko takich powiedzmy 5-8. Jak to się działo? No, tak to się działo, że po prostu była za duża częstotliwość i duża objętość. Organizm po prostu nie wyrabia, doprowadzamy go do takiego skraju przetrwania. Jak już powiedzmy te dwa tygodnie mijają, to wtedy jest bezpiecznie i tak zrobić tą przerwę. Jeżeli ktoś nie stracił siły w ciągu tych dwóch tygodni, to znaczy, że słabo ćwiczył. Po prostu to jest takie coś. Albo ma jakieś super geny, ale jak na te swoje super geny, to słabo ćwiczył wtedy. I Poliquin dał taką historię, że właśnie dał narciarzom niemieckim taki trening, gdyż kadra miała być obcięta o 50%, tak? Czyli mieli wyrzucić 50% kadry narciarzy niemieckich i trzeba było zweryfikować, których zostawić. To on dał im ten właśnie plan i po dwóch tygodniach przychodzi, porozgląda się, ten tutaj siedzi, śliną usmyska cieknie i się trzęsie, drugi siedzi z miną, jakby ktoś mu psa zastrzelił. Trzeci siedzi i w ogóle nie wie, gdzie jest, a tam trzech stoi w kącie i się śmieją i sobie żartują. I mówi do tego menedżera drużyny olimpijskiej: ci tutaj, tych trzech smutasów zostawiamy, a tamci trzej, co tak wspaniale się zachowują i sobie żartują, są out, nie? A dlaczego? Przecież to oni są najzdrowsi tutaj. No właśnie nie, ci trzej, oni ciężko trenują, a tamci się opierdalają, nie?
No i 5 dni później, oczywiście to było takie 5 dni solidnego odżywiania i spania raczej, tak, bo to są zawodowi sportowcy, oni nie muszą iść do pracy, tak. Także było jedzenie, spanie, 5 dni, później lekki trening, taki powiedzmy na 60% na 5 powtórzeń, speed workout, dzień przerwy i pobili wszystkie swoje rekordy. Łącznie z rekordami oczywiście typu start gdzieś tam na tych nartach, czy start na bobsleju. Takie rekordy też są oczywiście liczone, gdzie tam się ćwiczy sportowców powiedzmy spoza kręgu sportów siłowych. Czy na przykład jeżeli mamy bobsleistę, no to jego siła się przekłada na czas startu. I ten czas startu poprawia takie ćwiczenia jak pompki na poręczach, zarzuty sztangi, czy podciąganie na drążku. I jeżeli weźmiemy inne ćwiczenia, nie za bardzo pomagają. Tak? Jeżeli chodzi na przykład o zapaśnika, takimi według Polikuina najważniejszymi ćwiczeniami jest martwy ciąg, podciąganie na drążku i bodajże wyciskanie na rzut. Przysiady, martwy ciąg i podciąganie na drążku w przypadku zapasów. O, tak właśnie Polikuin tam stwierdził. Ale to nawet nie jest ważne teraz, co w jakim sporcie jest przekładane na wyniki na macie, czy tam wyniki na torze. Ważne jest, że w każdym sporcie ćwiczymy mięśnie, jesteśmy silniejsi i dzięki byciu silniejszym jesteśmy szybsi, więksi i tak dalej. I w każdym sporcie mamy przetrenowanie, ale to przetrenowanie to jest nasze narzędzie. Nie należy trzymać takiej mentalności, że przetrenowanie to jest jakaś krzywda, co tam się stała, tylko to jest narzędzie, które właśnie dostaliśmy w ręce. Masz tutaj przetrenowanie w ręce, nie? I bierzesz to przetrenowanie, nie wiesz, co z tym zrobić, chcesz tego się pozbyć, nie? Nie, to jest coś takiego, że zostań w domu, jedz, śpi i za 5 dni będziesz większy, silniejszy, będziesz sprawniejszy, ale musisz właśnie ten czas odpocząć, a nie ładować się energetykami, jakimiś różnymi, wiesz, pobudzaczami, bo wtedy nie odpoczniesz po prostu, nie? Musisz obniżać sobie kortyzol, być w stanie możliwie anabolicznym, dożywionym, wyspanym i zazwyczaj to trwa 5 dni. Oczywiście są osoby, które będą miały odchyłkę, tak, ale 5 dni to jest typowy czas na regenerację. Później wystarczy taki lekki trening, żeby mięśnie sobie przypomniały ruch, dzień przerwy i robimy rekordy. Tak, tak podobnie to wygląda też przed zawodami, kiedy w trójboju siłowym zawodnicy są już coraz bardziej zmęczeni. I po tym tygodniu przerwy nagle, no, jakoś powinno to pójść do góry. Jeżeli z kolei nie są zbytnio zajechani, to ten tydzień przerwy nic nie daje. Czyli jeżeli jesteś niezajechany, a zrobisz sobie tydzień przerwy przed zawodami, to ten tydzień przerwy po prostu cię tak może nawet rozleniwi ewentualnie. W każdym razie nie oczekuj fajerwerków. Jeżeli z kolei już jesteś zajechany przed zawodami, taki tydzień przerwy, ale prawdziwej przerwy, nie że zapieprzasz od świtu do zmierzchu w pracy, tak, to nie jest przerwa żadna, to jest nadal stres. Mówimy o prawdziwej przerwie, z prawdziwego zdarzenia, 5 dni przynajmniej, wtedy mamy ten peak, tak, czyli ten prawdziwy szczyt formy. Nie ma czegoś takiego, że peak sobie zaprogramujemy, że aha, w tym tygodniu tyle powtórzeń, w tym tyle, ale wszystko jest tak z zapasem cały czas. To nie jest jeszcze prawdziwy pik. To prawdziwy pik jest, jeżeli dosłownie się zajedziesz, że już masz dość wszystkiego, ale później masz ten prawdziwy przerwy, ten tydzień przerwy. Mi się nie zdarzyło mieć taki tydzień przerwy. Ej, nie wiem ile lat. Nie miałem takiego prawdziwego tygodnia przerwy, nie jestem zawodowym sportowcem. W sumie mógłbym sobie na coś takiego pozwolić, ale no jakoś może mam zbyt duże ciągoty do bycia pracoholikiem. Ale co zauważyłem też, że jeżeli nie zrobię zupełnie żadnej przerwy, ani jednego dnia, to już jest lipa, tak? Także przynajmniej jeden dzień przed zawodami to koniecznie trzeba sobie nic nie robić.
Bo jeżeli ten jeden dzień przed zawodami, na przykład organizuję zawody u mnie na siłowni, ja po prostu tu jestem na tej siłowni, nic nie robię, bo tak zorganizowałem wszystko, że za mnie robią, ja nadal się stresuję, nadal się rozglądam, czy ktoś czegoś nie zepsuje, czy kible są czyste, tak? Nie brakuje. Tak, różne rzeczy się patrzy wtedy, a na koniec jeszcze cię, kurde, proszą, żeby rozdać medale, czy coś takiego zawodnikom, to trzeba tu być, trzeba po prostu nadzorować i to też jest dzień pracy, mimo że się nie robiło nic, to nie jest to. Jeżeli następnego dnia idę z kolei już na zawody, to nie mam takiego powera, jakbym sobie, powiedzmy, został w domu i zapomniał o wszystkim. Albo nie wiem, pojechał do hotelu jakiegoś i zapomniał o wszystkim, tak? Także przynajmniej ten jeden dzień postarajcie się mieć taki totalnego luzu, ale jakbyście chcieli być na level pro, no to 5 dni, później dzień lekkiego treningu, a później znowu jeden dzień przerwy. Czyli w sumie wychodzi, że 7 dni musicie sobie zaaranżować, z czego jeden z tych dni, ten szósty dzień, byłby takim dniem 60%, powiedzmy, 5 powtórzeń. Nie musi być 5, może być 3, może być 2. Zależy, jak komu tam pasuje, ale taki tylko trening na rozruch, speed session. Dobra, tyle jeżeli chodzi o roztrenowanie, trenowanie, przetrenowanie i oszukiwanie przez zmiany ćwiczenia. To wszystko są bardzo, bardzo, bardzo ważne informacje. To nie jest coś takiego, że tutaj wyjaśniam jakieś magiczne ustawienie łopatek, ok, ale nasza strategia, cała strategia planowania na przyszłość, planowania następnego tygodnia opiera się właśnie, przynajmniej moja strategia się opiera mniej więcej o te zasady, które tutaj właśnie wyłożyłem. Także teraz zostawiam Wam możliwość, żebyście to sobie wypróbowali. Jeżeli już tego nie robicie, po prostu zamiast walić głową w ścianę, zmieńcie ćwiczenie, użyjcie troszeczkę w danym obszarze. Tymczasowa ulga się skończy i tak tym, że intensyfikacja nastąpi później, czyli druga fala nastąpi, tak? Tyle na dzisiaj, bo prawdopodobnie już chcecie iść ćwiczyć, tak? Zmienić ćwiczenia, tak? Nic nie zmieniajcie, póki nie będziecie walili głową w ścianę, tak? Nic nie zmieniajcie w planie. Dopiero kiedy już naprawdę nie możecie, wtedy stosujecie te zasady. Zmienianie ćwiczeń czy czegokolwiek innego. W ogóle, ilekroć jakiś plan publikuję, nie wiem, 15-10-5, powinna być klauzula na początku. Nie zmieniaj planu, chyba że już naprawdę zrezygnowałeś czujesz się zrezygnowany zupełnie na obecnym planie. Tak? Jeżeli masz pewność, że jeszcze progresujesz trochę na obecnym planie, proszę, progresuj na obecnym planie. Dobra, tyle na dzisiaj. Siła.